Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Witajcie w kolejnym odcinku z jazdy KTM-em 390 Adventure. Mamy dzisiaj 11 dzień kwietnia, ostatnia niedziela z taką fajną pogodą. Fajną? Nie fajną, bo u nas trochę wieje, słonecznie jest, ale wieje. I ja, Majki, kieruję się właśnie na stację paliw Orlen w Bogatyni w celu spotkania się z moimi kolegami. Dzisiejszy wyjazd albo wycieczka krajoznawczo-turystyczna nie będzie sponsorowana przez żadną z marek typu KTM, Husqvarna, ponieważ jedzie nas trzech na trzech różnych motocyklach. I tak oto ja, moją 390-ką, pan Paweł na swoje enduro Husqvarnie 701 oraz jego brat Adam na BMW GS 650, które za moment będziecie mieli okazję zobaczyć. Planu jako takiego nie ma. Paweł się coś tam odgrażał, że będzie robił trasę, sporządzi jakąś trasę, szlak jakiś, ale mówi, że mu się nie chciało, albo raczej, że nie miał czasu, bo ociepla poddasze. No to jest usprawiedliwiony w tym momencie. Trasy jako takiej zaplanowanej nie ma. Zaraz będziemy to się starali zaplanować w krótkim czasie podczas postoju tutaj spotkania na stacji. I co? No i najważniejszą kwestią, jaka będzie teraz poruszana, jest sparowanie się interkomami, ponieważ ja mam SENę, oni mają coś innego, ale takie same mają bracia we dwóch, więc myślę, że najpierw oni muszą się sparować, później mnie przyłączyć do swojej grupy i będzie to... A ich nie ma jeszcze? O, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Oj, oj, oj. 10:30 byliśmy umówieni. No mają jeszcze 7 minut. Może motory myją. Tak czy owak, Zbigniew Nowak. open your eyes. This is a life insurance that I can give you. There is only one guarantee, and this is do kamery. Bardzo ładnie. No i koniec dzisiejszej wyprawy. Rozjechaliśmy się w kierunku swoich domów. Zrobione dzisiaj ponad 250 km. Udana pogoda. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pisać w komentarzu. Staram się na każde odpowiedzieć. I co? Subskrybujcie, jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami. I tyle. Elo bombelo, jak to mówią.